Mania działania ogarnęła Świętokrzyskie. Tak w dużym skrócie można podsumować projekt realizowany przez Fundację Pharma oraz kilkanaście innych podmiotów zrzeszonych w ramach Partnerstwa dla Młodzieży pod nazwą Mania działania. Jest to lokalny program grantowy skierowany do młodzieży z powiatu staszowskiego w wieku od 15 do 20 lat. Ten program umożliwia młodym ludziom samodzielne aplikowanie o środki i otrzymywanie dofinansowania i również otrzymują wsparcie merytoryczne, szkoleniowe na realizację swojego pomysłu. Pomysłu społecznego, czyli takiego, który jest skierowany do mieszkańców. O tym, że warto poddać się manii działania, doskonale wiedzą zwycięzcy konkursu zorganizowanego przez fundację. Aby zgarnąć 1000 zł na własną inicjatywę społeczną, wystarczył dobry pomysł, czwórka przyjaciół i rejestracja w projekcie Partnerstwo dla Młodzieży. Pomysły były przeróżne. Są tak naprawdę mapą tego, co potrzebuje młodzież, tak? Analizą potrzeb młodzieży. Dofinansowaliśmy 9 z wielkim trudem, dokonaliśmy wyboru, ponieważ naprawdę wszystkie pomysły były bardzo fajne. Takie, które się wyróżniały, otrzymały najwyższą ilość punktów, to pomysł młodzieży z Wiązownicy, to jest mała wioska w gminie Staszów, która chce się zabrać za przystanki. Nasz projekt ma na celu pomalowanie przystanków, które teraz są bardzo w fatalnym stanie, są bardzo obleśne i chcemy odnowić to, żeby tętniły na nowo życiem. Często jak mieszkańcy przejeżdżają, nie wiedzą gdzie są, bo nie ma nas na przystankach, tablic, rozkładów jazdy. Chcemy to zmienić. Z 18 wniosków, które wpłynęły na konkurs, nagrodzono 9 pomysłów, w tym m.in. projekt Kreatywnie i Modnie. Chcemy zachęcić młodzież do aktywnego spędzenia czasu w wakacje. Mamy zamiar przeprowadzić warsztaty, które pokażą młodzieży, co można zrobić dodatkowo z biżuterią, z ubraniami. Następnie przeprowadzimy projekt tak jakby pokazu mody i przedstawimy nasze prace. Granty trafiły także do młodzieży z gminy Rytwiany na promocję zdrowego żywienia. Będą to warsztaty zdrowego żywienia skierowane do mieszkańców domu dziecka. Więc też fantastyczne, że to młodzi ludzie naprawdę wychodzą z inicjatywą. Czeki na realizację najlepszych pomysłów wręczył marszałek Adam Jarubas. Mogę dzisiaj powiedzieć, że jestem maniakiem działania, tak jak mówi o tym nazwa programu realizowanego przez Fundację Pharma. Fenomenalne doświadczenie z tych 7 lat działania fundacji, działania w tej bardzo lokalnej przestrzeni, wyławiania liderów, dawania im szansy, dostrzegania ich często szalonych pomysłów na bycie razem, na nowe inicjatywy, na kreowanie postaw przedsiębiorczych, nauczenie się, dzielenie tą pasją. Także można powiedzieć, bardzo brakuje tego typu praktyk w województwie i chcemy tą, jak oni sami o sobie mówią, rewolucję eksportować na cały region, pokazywać to, jak można skutecznie poprzez mikrogranty, często o wartości nie większej niż 1000 zł, aktywizować społeczeństwo, jak można dawać młodzieży poczucie uczestniczenia w czymś ważnym, dostrzegać ich aspiracje, dodatkowo motywować jeszcze do działania. Podczas spotkania zainaugurowano także najnowszy projekt fundacji pod nazwą Nowa Przestrzeń. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi mieszkańców regionu na problem bardzo niskiego poziomu uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym. Wyszliśmy z inicjatywą takiej kampanii z tego powodu, że uważamy, że najwyższa pora, by podjąć debatę regionalną na poziomie regionalnym na temat tego, w jaki sposób młodzi ludzie mogą angażować się w życie publiczne na poziomie zarówno gmin, powiatu, jak i generalnie województwa. My wiemy, jako organizacja działająca już ponad 7 lat, że zarówno środowisko młodzieży jest bardzo fajne, otwarte i chętne do angażowania się i wiemy, że też są bardzo fajne i mądre samorządy, tylko jest problem komunikacyjny, więc wiele działań w ramach kampanii będzie służyło przełamaniu tej bariery komunikacyjnej. No i właśnie stąd pomysł na mecz rozgrywki badmintona, młodzież kontra samorządowcy, tak nazwaliśmy, ale tak naprawdę będą mieszane drużyny, żeby nie powielać tych barier, nie umacniać, tylko właśnie je burzyć.